przed nami Ebano. O krótki komentarz bardzo prosimy pana Marco Listę, niemieckiego specjalistę w dziedzinie treningu i selekcji młodych koni. Dobry wieczór państwu. Widzimy tutaj 4-letniego ogiera Ebano. Ebano, jak widzimy, prezentuje nam doskonały ruch z ogromnym przebiegiem kusa, z bardzo dobrą lekkością w łopatce, w ruchomością w łopatkach. Bardzo aktywne zadnie kończyny. Proszę o zmianę kierunku. Kus jest bardzo w tendencji pod górę, czyli uphill. Wczoraj oglądałem tego konia również w treningu. I zapytałem Mateusza, w których mistrzostwach będzie prezentował tego konia. Dla mnie jest to naprawdę koń wyraźnie do czempionatu. Jeszcze raz zmiana kierunku poproszę. Bardzo ładnie. Jest bardzo równy. Prosimy o wjazd na koło. I poprosimy o galop. Bardzo ładnie, Mateusz. Dobrze, dobre przejście. Również galop jest w tendencji do góry, do przodu, pod górkę. Z bardzo aktywnym zadem. I naprawdę z wspaniałym, doskonałym nastawieniem tego konia do pracy i taką gotowością do pokazywania się. Prosimy o przejście do kusa i zmianę kierunku. Bardzo ładnie, bardzo dobrze. Bardzo dobre tempo teraz. No. Bardzo dobrze, Mateusz. I prosimy o galop na prawą rękę. Świetne przejście. Troszeczkę do przodu. Troszeczkę, niewiele jeszcze. Teraz jest świetnie. Proszę zobaczyć, jak ten galop jest cały czas pod górkę. Koń jest cały czas skupiony, cały czas ma nastawione uszy, cały czas jest z jeźdźcem. Doskonale. Naprawdę pierwsza klasa. Przejście do kusa. Przejście do stępa. Prosimy na linię środkową i stęp. Bardzo dobry, bardzo ładny stęp. Bardzo ładnie się wyciąga do przodu i w dół. Dobra robota, Mateusz, w prawo. Za późno. Poprosimy o kus. Myślę, że Mateusz ma naprawdę świetnego ogiera. A polscy hodowcy będą mieli tutaj naprawdę doskonałe szanse na zdobycie świetnego potomstwa. Bardzo dziękujemy. Prosimy o rundę braw.
Proszę Państwa, mieliście przyjemność zobaczyć najlepszego ogiera kwalifikacji i finału polowej próby dzielności Polskiego Związku Hodowców Koni. Ogiera Ebano, wpisanego do księgi kanowerskiej po ogierze Escal Millo od matki po Fiorano, którego prezentował Mateusz Cichoń. Wielkie brawa! Mateusz, proszę Państwa, już zjeżdża na rozprężalni i już za chwilę zobaczycie kolejną gwiazdę ujeżdżeniową stacji ogierów Cichoń Stallions. O ile Ebano to młoda gwiazda stacji Cichoń Stallions, w której pokładamy wielkie nadzieje, to już za chwilę na arenie pojawi się ten, który dla polskiej hodowli zrobił już bardzo dużo i zmienił ją w pozytywny sposób. Ten koń, którego już za chwilę zobaczycie, był jednym z pierwszych